Wydawnictwo Albatros przedstawia page. Tun 5 lat od teraz. Czyta Kim Sayar. Przełożył Kamil Bogusiewicz. Pamięci Pascal Honor. List do czytelniczek. Droga czytelniczko, ogromnie dziękuję za to, że sięgnęłaś po tę książkę. Mam nadzieję, że jej lektura sprawi ci tyle samo przyjemności, ile mnie sprawiło jej napisanie. Myślę, że spośród bohaterów wszystkich moich powieści, to właśnie z tymi pojawiającymi się w pięć lat od teraz czuję najsilniejszą więź emocjonalną. Może wynika to z tego, że bardzo mocno się z nimi identyfikuję. ich historię oparłam bowiem na osi czasu własnego życia. Może też z tego, że w trakcie przygotowań do pisania zbliżyłam się do członków rodziny, z którymi wcześniej nie widywałam się zbyt często. A może powodem jest to, że inspiracją dla tej książki były słowa, które usłyszałam od taty, kiedy jako nastolatka przechodziłam przez wyjątkowo trudny okres w szkole: Za pięć lat spojrzysz wstecz i zrozumiesz, dlaczego to się zdarzyło. Przez lata powracałam do tych słów wielokrotnie, szczególnie dlatego, że nie byłabym teraz matką dwójki pięknych dzieci, gdybym nie wypadła kiepsko na egzaminach i nie wylądowała na uczelni, na której poznałam męża. W moim przypadku sprawdziło się powiedzenie Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale moi bohaterowie mogą nie mieć tyle szczęścia. Bardzo chętnie dowiem się, jak ci się podobało pięć lat od teraz. A jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować, możesz to zrobić za pośrednictwem wymienionych niżej mediów społecznościowych. Moc uścisków. page PageTon.com. Hashtag TheHiddenPage. X Facebook, Instagram. PageTune, autor Prolog 40 Och, syneczku, mruczę odgarniając lukowi włosy z czoła, widzę, że powstrzymuje łzy. Wciąż jest dla mnie syneczkiem, mimo że ma prawie piętnaście lat. Nie mogę uwierzyć, że będę uziemiony przez resztę lata, mówi zdławionym głosem, a w dodatku ominie mnie impreza Angie. Podejrzewam, że to ostatnie boli go jeszcze bardziej niż kostka, którą złamał. Pewnie zacznie się obściskiwać z Jackiem i będzie po zawodach. Dodaję z goryczą, nachylam się ku niemu i ściskam go za ramię. Angela mi patrzy na ciebie tak, jakby z tyłka świeciły ci promienie słońca, zapewniam. Nie musisz się o nią martwić. Mój syn, wbrew sobie uśmiecha się szeroko, ale uśmiech szybko przechodzi w grymas. Potrzebujesz więcej środków przeciwbólowych? Pytam zaniepokojona, wyciągając rękę w stronę przycisku, wzywającego pielęgniarkę. Luk kręci głową. Robi mi się po nich niedobrze, odpowiada. Przykro mi, że przegapisz tę imprezę. Naprawdę mu współczuję. Luk wprost nie mógł się jej doczekać. Beznadziejnie się złożyło, ale pomyśl, jakie zainteresowanie wzbudzisz, gdy wrócisz do szkoły. Dziewczyny będą się przepychać, żeby ci się podpisać na gipsie. Angie będzie zazdrosna jak diabli. Lukowi zaczyna drżeć dolna warga. Szybko przełyka ślina, ale nie udaje mu się powstrzymać łez przygnębienia i frustracji. Miałem tyle planów na to lato. Jakim cudem zrobiłem to sobie podczas surfowania? Uderza dłonią w łóżko. Mogło być gorzej. Wzdrygam się na samą myśl. Luk przewraca oczami, powstrzymując mnie przed zapędzaniem się w czarne scenariusze. Zawsze może być gorzej, mówi. To dla mnie żadne pocieszenie, mamo. Wiem, że teraz to wszystko może nie mieć dla ciebie zbyt wiele sensu, ale pewnego dnia, gdy wypowiadam te słowa, po plecach przechodzi mi dreszcz. Może... Pięć lat od teraz spojrzysz wstecz i zrozumiesz, dlaczego tak się stało. Wcale nie, ripostuje zrzędliwie. Pomyślę tylko, że byłem idiotą, kiedy zapraszałem Jensena, żeby z nami poserfował. Wznoszę oczy ku niebu. Oto co się zdarzyło. Jensena porwał prąd wsteczny i lub ruszył koledze na ratunek. W drodze powrotnej uderzyli o skały. Jensen wylądował twarzą na rafie, i trzeba było mu szyć brew trzema szwami, ale poza tym nic mu się nie stało. Mój syn miał mniej szczęścia. Zgadzam się. Rzeczywiście nie powinieneś był go zapraszać, mówię. Żaden z was nie powinien był surfować w port Fliven w takich warunkach, a szczególnie Jensen, bo nie ma prawie żadnego doświadczenia. W przeciwieństwie do Luka, który odkąd skończył dziesięć lat, surfował prawie codziennie. Przygryza wargę, wiedząc, że usłyszy to jeszcze nie raz. Ale wracam do tego, o czym chciałam mu powiedzieć, nie przejmując się, że wcześniej mnie zbył. Może rzeczywiście wyniknie z tego coś dobrego. Może w przyszłości Jensen porządnie się zastanowi, zanim wybierze się na surfowanie w podobnych warunkach. Albo ty sam albo któryś z twoich przyjaciół i uratuje mu to życie. A może przydarzy ci się tego lata coś innego. Poznasz kogoś, kogo inaczej byś nie spotkał, a kto wywrze wpływ na twoją przyszłość. Może to wszystko wzmocni uczucia, jakimi darzy cię Angie, a może je osłabi. Ale przynajmniej będziesz wiedział, na czym stoisz i nie zmarnujesz czasu. Do czego zmierzam? Choć teraz ta sytuacja wydaje ci się koszmarem, to możliwe, że pewnego dnia spojrzysz wstecz i uświadomisz sobie, że nie stało się to bez przyczyny. Mój tata powiedział mi kiedyś o tej regule pięć lat od teraz i pamiętam o niej do dziś. Luk wciąga głęboko powietrze, jego twarz wykrzywia ból. Na pewno nie potrzebujesz więcej środków przeciwbólowych? Pytam z niepokojem. Kręci głową. Nie potrzebuję, po prostu pomóż mi oderwać od tego myśli. Proszę, dodaje pełnym napięcia głosem, opowiedzieć ci coś? Posyłamy mu uśmiech pełen nadziei. Byleby to nie była historia o keksie i kleksie, odpowiada, wydaje z siebie stłumiony chichot i zaraz potem krzywi się z bólu. Jak śmiesz. Pytam z udawanym oburzeniem. Keks i kleks to najwspanialsze dzieła mej wyobraźni. To nie do końca, prawda, i mój syn o tym wie. Szczerzy się do mnie w uśmiechu: Wiesz, że ich uwielbiam, serio. To kiedy dziadek wspomniał ci o tej zasadzie pięć lat od teraz. Zabawnie się składa, byłam wtedy w twoim wieku. Ale ktoś powiedział przy mnie coś podobnego jeszcze dziesięć lat wcześniej kiedy miałaś pięć lat i pamiętasz to? Kiwam głową. Rów nie należała do osób, które łatwo się zapomina. Kim była Rów? Największą miłością w życiu twojego dziadka, wyjaśniam. I nie była to twoja babcia, dodaję, rzucając Lukowi znaczące spojrzenie. Co się z nią stało? Cóż, to zupełnie inna historia. Luk patrzy na mnie smutno. Nigdzie się nie wybieram, mówi. No dobrze, odpowiadam, lekko się uśmiechając, to może zacznę od początku. A w moim przypadku wszystko zaczęło się kiedy miałam pięć lat. Pięć. Na łóżku Nel siedział chłopiec, wbijając w niego wzrok, Nel ścisnęła mocniej swojego króliczka. Obcy chłopak odpowiedział jej posępnym spojrzeniem. Nel to jest wajen, oznajmił tata, siląc się na wesoły, uspokajający ton. Wajen zejdź z łóżka. Łagodnie ponagliła chłopca rów. Nel poznała już rów na dole. Kobieta ta miała ładny uśmiech i rude loki, które kołysały się, gdy szła. Nel instynktownie polubiła ją, ale jeśli to z jej powodu na łóżko Nel wtargnął chłopiec, możliwe, że będzie musiała przemyśleć swoje uczucia. Wajen rzuciła znowu ponaglająco rów. Nel oderwała wzrok od chłopca o niezgłębionych, ciemnych oczach i popatrzyła na ojca. Co on robi na moim łóżku? Tata przez chwilę wydawał się skrępowany, ale szybko wrócił do wesołego tonu. Pomyśleliśmy, że teraz, ponieważ jesteś już dużą dziewczynką, wolałabyś spać na górnym łóżku. Nel pokręciła głową. Chcę swoje. Ojciec dziewczynki rzucił rów zakłopotane spojrzenia, a ta przyklękła. Mógłbyś wstać, Wajen? Proszę. Nie, wymamrotał w odpowiedzi Wajen, cofając się na łóżku, dopóki jego plecy nie przylgnęły do ściany. Ciemne włosy chłopca tworzyły mocny kontrast z bielą farby. Nel potoczyła wzrokiem po pokoju i dostrzegła, że na kołdrze leżały nieznane jej pluszowe misie, a na wąskiej półce nad poduszką znajdował się szereg zabawkowych samochodzików. Coś jej mówiło, że Wajen spał w jej łóżku już od jakiegoś czasu, a to było jej łóżko od zawsze. Tak samo jak cały pokój. Miała nawet świecące w ciemnościach gwiazdki przyklejone do drewnianych listew podtrzymujących górny materac. Rzuciła okiem, by upewnić się, że wciąż tam są. To nic takiego, zwrócił się ojciec Neldorów, dotykając jej ramienia. Co powiecie na to, żebyśmy wszyscy napili się gorącej czekolady i zjedli parę herbatników? Gorąca czekolada i herbatniki przed kolacją? Nel była zachwycona tym pomysłem, ale Wajen dalej miał nachmurzoną minę. Wyglądało to tak, jakby sądził, że to ona jest nieproszonym gościem. Tatusiu, ja nie chcę spać na górze wyszeptała z niepokojem, wychodząc za ojcem z pokoju. Nie rozumiała powodów tego całego zamieszania. Co będzie z moimi gwiazdkami, które świecą w ciemnościach? Kupimy ci nowe i powiesisz je sobie na ścianie. Obiecał tata i wziął ją na ręce, bo zeszli już ze schodów. Ale ja lubię, kiedy wiszą mi nad głową, powiedziała z zauzawionymi oczami, kiedy na ramionach ojca pokonywała resztę drogi do kuchni. To zawiesimy ci je na suficie, odparł tata. Ale ja chcę spać w swoim łóżku. Nel, proszę cię. Zmarszczył czoło zniecierpliwiony i postawił Nel z powrotem na ziemi. Bądź grzeczną dziewczynką, dobrze? poczuła się dotknięta. Przecież była grzeczną dziewczynką. Uwielbiała przyjeżdżać do taty, do Kornwalii. To był ich wspólny czas. Dlaczego to się musiało zmieniać? Dlaczego ci ludzie też musieli tu być? Oczywiście mama jej to wytłumaczyła. Tata ma teraz nową dziewczynę, która wprowadziła się do niego z prędkością światła. To bardzo niepodobne do twojego ojca, zupełnie nie w jego stylu. Początkowo zastanawiałam się, czy nie zrobiłam mu prania mózgu, ale porozmawiałam z nią i wydała się całkiem miła. Pewnie dobrze mu ten związek zrobi, przestanie żyć jak pustelnik. Poza tym, będziesz miała kogoś do towarzystwa, bo jej syn jest twoim rówieśnikiem, urodził się dosłownie dwa dni przed tobą. Tata sądzi, że to przeznaczenie, że będziecie jak bliźniaki z jakiegoś serialu familijnego. Nel kręciło się w głowie od wszystkich tych informacji, ale chłonęła je z radością, bo mama zazwyczaj nie miała czasu z nią rozmawiać, a teraz nawet szczerze się śmiała. Jedyną osobą, której udało się ostatnio rozśmieszyć mamę Nell, był Conan, trener uczący mamę gry w tenisa. Ale znajomość mamy Nell i Konana nie ograniczała się tylko do kortu. – Rów, idziecie? – zapytał głośno tata – Zaraz przyjdziemy! zawołała kobieta w odpowiedzi. Tata uśmiechnął się do Nel. Wajen jest trochę nieśmiały, ale to naprawdę miły chłopak. Na pewno go polubisz. To samo powiedział jej przez telefon. No dobrze, jakie herbatniki wybieramy? zapytał. Z masą waniliową czy czekoladową? A może z marmoladą? Z marmoladą odpowiedziała Nel uśmiechając się. Tata odwzajemnił uśmiech, rozerwał opakowanie i wysypał całą zawartość na talerz. Proszę, powiedział wesoło w chwili, gdy do pomieszczenia weszła rów, trzymając za rękę Wajena. Ten był podobnego wzrostu co Nel, może o kilka centymetrów wyższy. W świetle kuchennych lamp Nel mogła teraz zobaczyć, że chłopiec ma niebieskie oczy. Ciemno-niebieskie. Wciąż wyglądał na bardzo nabór Przytuliła króliczka do klatki piersiowej i schowała się za nogami taty. Wszystko załatwione, oświadczyła pogodnie Rów. Od teraz Wajen będzie spał na górnym łóżku. Ale zaczął dątonelć. Przerwała mu Rów. Wszystko w porządku, nic mu nie będzie, prawda, skarbie? Wajen rzucił matce gniewne spojrzenie i odsunął sobie krzesło od stołu. Na dźwięk drewna zgrzytającego o kafelki wszyscy z wyjątkiem sprawcy się wzdrygnęli. Opadł na krzesło Nedą Sany z dolną wargą wysuniętą do przodu, ramionami skrzyżowanymi na piersi i wzrokiem wbitym prosto przed siebie. Nie wyglądało na to, żeby wszystko było w porządku. Nel starała się tym nie przejmować. Bądź co bądź, odzyskała po prostu swoją własność. W dodatku naprawdę lubiła spać na dole. Kilka godzin później po niezręcznej kolacji, podczas której tata mówił o wiele więcej niż zazwyczaj, a Wajon z kolei nie odezwał się ani słowem, Nel wierciła się w ciemnościach, siedząc na podłodze pod drzwiami łazienki. Rów pomagała synowi szykować się do snu, a w tym samym czasie ojciec Nel sprzątał po posiłku. Nel czekała, żeby samodzielnie, tak jak nauczyła ją mama, umyć zęby i skorzystać z toalety, ale wajen i rów siedzieli w środku w nieskończoność. Drzwi były lekko uchylone, więc mogła zobaczyć wajena, który stał przy wannie ze spuszczoną głową. Nie chcę tego nosić! wymamrotał, a Nel dostrzegła, że był różowy na twarzy. To tylko do czasu, aż przyzwyczaisz się do spania na górze. Powiedziała cicho rów. Ale pieluszki są dla niemowlaków. Nel przysłuchiwała się z zainteresowaniem. Czy Wajen zmoczył łóżko? Chłopiec pociągnął nosem. Czy on płakał? Rów przykucnęła obok niego. Będzie dobrze, wajen obiecuje. Jutro będziecie mieli z Nel okazję, żeby się wspólnie pobawić. Wszystko się polepszy. Ona mnie nie lubi. Po prostu cię nie zna. Pamiętaj, że dla niej to też jest zupełnie nowa sytuacja. Przyzwyczaiła się, że kiedy tu przyjeżdża, ma swojego tatę tylko dla siebie. To dla niej jedyna okazja, żeby się z nim spotkać. A dlaczego ja nie spotykam się z moim tatą? Ruf westchnęła ciężko i wyprostowała się. Daj spokój, skarbie, skarciła go. Umysł Nell przetwarzał usłyszane informacje kim był tata Wajena, gdzie on się podziewał. Miej to dzisiaj w nocy na sobie tak dla pewności. Nie chcesz, żeby przydarzył się wypadek, kiedy Nel będzie leżała pod tobą. Brwi Nel wystrzeliły w górę. Kiedy dzieci były już w piżamach, tata Nel na kanapie w salonie, a nie jak zazwyczaj na górze przy łóżku córki, przeczytał im bajkę. Nel spojrzała na Wajena, który siedział w całkowitym bezruchu i słuchał z uwagą. Miał kręcone włosy tak jak jego mama, z tym, że jego były ciemnobrązowe, niemal czarne, krótsze i okalały mu twarz, częściowo opadając na oczy. Od chwili jej przyjazdu, Wajen nie odezwał się do Nel ani razu. Trudno było jej sobie wyobrazić, jakim cudem mógłby zostać jej towarzyszem zabaw, kimś, z kim sama chciałaby spędzać czas. Dobrze, wystarczy, pora spać, powiedział tata Nell, poklepując dzieci po kolanach. Nell energicznie zerwała się z miejsca i dała mu buziaka w usta. Dobrej nocki, kocham cię, powiedziała. Odwróciła się i pognała po schodach, zostawiając ojca z wyrazem zdumienia na twarzy. Zazwyczaj starała się odwlec moment pójścia do łóżka, ile tylko się dało. Błagała o jeszcze jedną bajkę, jeszcze jednego buziaka, czasem nawet o piosenkę. Ale dzisiaj zdeterminowana ruszyła do swojego pokoju. Rzuciła króliczka na górny materac i wspięła się po rabince. Gdy Wajen stanął w drzwiach, była już pod kołdrą. Chłopiec popatrzył na nią zaskoczony. — Możesz spać na dole. Powiedziała wspaniałomyślnie: Nie przeszkadza mi to. Wajen wyskoczył z powrotem na korytarz, krzycząc: Mamusiu, Nel powiedziała, że mogę spać na dole. Och, cóż za życzliwa dziewczynka, która troszczy się o innych! Dobiegł z salonu zachwycony głos rów. Słysząc, że tata idzie po schodach, Nel poczuła, jak zaczyna buzować w niej radość. Kiedy wszedł do pokoju, jego czekoladowo-brązowe oczy jaśniały z dumy. Dziękuję, wyszeptał, wchodząc na środkowy szczebel drabinki i składając dużego ceusa na policzku córki. Twój gest wiele dla mnie znaczy, naprawdę go doceniam. Postąpiłaś słusznie. Owszem, Nel postąpiła słusznie, a jej decyzja naprawdę miała niewiele wspólnego z tym, że nie chciała by Wajen nasiusiał jej na głowę. Ojciec Nel. Jeff Forester przez całe życie mieszkał w tej samej dwupokojowej chatce usytuowanej na szczycie stromego wzgórza ze świetnym widokiem na rzekę Helford. Odziedziczył ten domek po przedwczesnej śmierci matki i uznał, że on również opuści go dopiero w trumnie. Najbardziej lubił siedzieć na ławeczce w ogródku naprzeciwko sporych rozmiarów fioletowego krzewu hortensji. I przyglądać się w spokoju, jak pływy przenoszą wodę z rzeki do pobliskiego morza i z powrotem. Dziś jednak miał towarzystwo, a to, co się wokół niego działo, miało bardzo niewiele wspólnego ze spokojem. Uwaga, gotowi start! zawołała rów. Nel w skupieniu nadała swojemu ciału możliwie jak najbardziej podłużny kształt, a następnie wprawiła je w ruch. Spiskiem zaczęła zjeżdżać po stromym zboczu, mając nadzieję, że rów rzeczywiście ją złapie, tak jak obiecała, zanim Nel przeleci przez krawędź i wyląduje w rzece. W wyniku odpływu woda wprawdzie zniknęła z koryta, ale wilgotny muł nie. Do dziś pamiętała, jak przed rokiem pochłonął jej kalosz. Rów złapała lekko oszołomioną Nel i postawiła ją z powrotem na ziemi, ale śmiech dziewczynki został zagłuszony przez okrzyk bojowy Wajena – który też zaczął zjeżdżać. Ty, łobuzie, krzyknęła Ruf, łapiąc syna na dole. Nie byłam gotowa. Chłopiec pozbierał się na nogi, wołając jeszcze raz, jeszcze raz. Napotkał wzrok Nel i dziewczynka zobaczyła w jego oczach wyzwanie, więc pośpiesznie wbiegła z powrotem na wzgórze i zdyszana rzuciła się na ziemię, gotowa do ponownego startu. Ruf zapiszczała. O Jezu, Jeff, pomóż mi. W samą porę pochwyciła Nel, Jeff zaś złapał wajena, ale przez pośpiech oblał sobie dłoń gorącą herbatą. Kiedy Jeff zaklął z Nel i wajen zaczęli mieć wyrzuty sumienia. Rów jednak odrzuciła głowę do tyłu i roześmiała się, a po chwili dołączyli do niej pozostali. Macie trawę we włosach. Powiedziała później rów, wyjmując niedawno skoszone źdźbła z włosów dzieci, które jadły chrupiące kanapki z serem. Siedzieli we czworo przy kuchennym stole, z którego rozciągał się panoramiczny widok na rzekę. Jej strome brzegi były porośnięte dojrzałymi dębami, których zielone korony wyglądały miękko niczym wata. No tak. Twoja matka powiedziała mi, że w tym roku muszę się bardziej przyłożyć do rozczesywania ci włosów, bo inaczej ogolicie na łyso, rzucił Jeff cierpko, poklepując córkę po ramieniu. Nel była zdumiona, wiedziała jednak, że to groźba bez pokrycia. Kiedyś już spytała, czy mogłaby mieć taką fryzurę jak Izabel, jej koleżanka ze szkoły, ale mama odparła, że Izabel wygląda jak chłopiec. I z jej tonu wynikało, że nie jest to nic dobrego. Ja cię będę czesać, powiedziała życzliwym głosem Ruf. Twoje włosy mają taki piękny kolor. Kojarzy mi się z pszenicą rosnącą na polach po drugiej stronie rzeki. Chcesz popłynąć tam wieczorem, żeby malować? Zapytał Jeff. Anel przypomniała sobie, jak mama mówiła, że Ruf jest malarką. Mogę popilnować dzieci, zaproponował. Nie, ja też chcę iść, powiedział Wajen z ekscytacją w głosie. Mogę. Ruf uśmiechnęła się do syna. Oczywiście, że tak. Super. Wajen popatrzył na Nel. Będę budować tamę, wyjaśnił. Mogę też pójść? Zapytała Nel ojca z nadzieją. No cóż, chyba możemy się tam wybrać całą czwórką i zrobić sobie piknik. Mógłbym ci pomóc z tamą, gdy twoja mama będzie pracowała. Wszyscy zgodnie uznali, że to świetny pomysł. Gdzie jest Lulu? Zapytała jakiś czas później Nel, mając na myśli łódkę, nazwaną na cześć jej matki. Jej mama tak naprawdę miała na imię Louise. Nel nigdy nie słyszała, żeby ktokolwiek mówił na nią Lulu, ale najwyraźniej tata dawno temu używał tego przezwiska. Była trochę za mała dla nas wszystkich, więc kupiłem nową, odpowiedział jej ojciec. Nel popatrzyła na jaskrawo pomarańczową łódkę, która kołysała się łagodnie na mętnej, zielonkawej, lekko śmierdzącej wodzie. Jak ci się podoba nazwa dziobak? Zapytał córkę Jeff. Ruf ją zaproponowała. Dziobaki są z Australii. Wtrącił poważnym tonem wajen. Mój tata tam mieszka. Nel wiedziała już o pochodzeniu dziobaków. Jej nauczycielka była Australijką i często czytała im na lekcjach książki o zwierzętach żyjących w jej kraju. Ale drugą informację słyszała po raz pierwszy. Przejrzała się pełnym oczekiwania twarzą wokół niej, a na końcu jej wzrok spoczął na wajenie. Podoba mi się, oświadczyła. Twarz chłopca rozjaśniła się od uśmiechu i na ten widok Nel zrobiło się ciepło. Pływy zmieniały się dwa razy dziennie, ale często następowało to o różnych porach. Dzisiaj i w ciągu najbliższych dwóch dni można było pokonać rzekę późnym popołudniem i bezpiecznie wrócić do domu niedługo po zachodzie słońca. Rów ruszyła naprzód łodzi, dzieci zaś usiadły z tyłu. Grube żółte kamizelki ratunkowe, które mieli na sobie Nel i Wajen, sprawiały, że ich ciałka były dwa razy szersze niż zwykle. Ser objął ojciec Nel, ale ta w połowie drogi zapytała, czy mogłaby pokierować łodzią, i zachęciła Wajena, żeby też poprosił o pozwolenie. Jeff zamienił się miejscami z dziećmi, a łódka zakołysała się niepewnie. Jednak po dziesięciu minutach krążenia w kółko dzieci zwróciły stery ojcu Nel, tak by Ruf mogła już zabrać się do malowania. Kiedy łódka była już bezpiecznie przywiązana do niskich gałęzi drzewa, nowa czteroosobowa rodzina ruszyła zacienioną przez dęby ścieżką w stronę trawiastych zboczy przy krawędzi pola uprawnego. Nel patrzyła, jak Ruf mozolnie wspina się na wzgórze ze składanymi drewnianymi sztalugami pod pachą i torbą przewieszoną przez ramię. Jej rude loki błyszczały w popołudniowym słońcu. Później, kiedy znudziła ją już budowa tamy, Nel ruszyła śladami rów na wzgórze. Ciekawa, co dziewczyna taty tam porabia. Cześć, rzuciła rów, uśmiechając się życzliwie. Otoczona kłosami pszenicy o barwie herbatników, w lewej ręce trzymała zamoczony w pomarańczowej farbie pędzel. Tata wie, że tutaj jesteś? Tak, powiedział, że mogę przyjść. Odparła Nell zdyszana po wspinaczce na wzgórze. Co malujesz? To. Rów ruchem głowy wskazała rozciągający się przed nią widok. Nel obejrzała się przez ramię. Czyste, błękitne niebo tworzyło nad jej głową łuk, który muskał wierzchołki puszystych koron drzew, znajdujących się po drugiej stronie. Płynąca w dole rzeka. Była tak nieruchoma, że na jej powierzchni utworzyło się lustro, a na prawo od Nel na szczycie zielonego wzgórza stały ich domek i przybudówka lśniące bielą w promieniach słońca. Chcesz zobaczyć? zapytała Rów, zapraszając dziewczynkę gestem do podejścia na drugą stronę sztalugi. Nel chciała. Płótno kipiało od barw, intensywnego błękitu i zieleni, jaskrawej, żółci i pomarańczu, połyskliwej, czerwieni i fioletu. Obraz ją zaskoczył. Był ładny, ale w ogóle nie przypominał rzeczywistości. Podoba ci się? zapytała Rów. Tak, odpowiedziała zgodnie z prawdą Nell. Nie zawsze maluję to, co mam przed sobą, wyjaśniła mama Wajena. Czasami staram się oddać to, co czuję. Nel zastanowiła się nad tymi słowami, a potem popatrzyła na nią. Jesteś szczęśliwa? Zapytała. Rów wybuchła śmiechem, jej piegowaty nos się zmarszczył, a niebieskie oczy zatańczyły. Tak, skarbie jestem. Uśmiechnęła się do Nel. Lubisz sztukę? Dziewczyna poważnie kiwnęła głową. Maluję w szkole ale jej obrazy nigdy nie były tak barwne ani piękne. No, to kiedyś mogę ci pożyczyć swoje akwarele. Chciałabyś? Nel nie była do końca pewna, czym są akwarele, ale uśmiechnęła się od ucha do ucha. Jesteś przesłodka, powiedziała z zadumą Rów, wydymając wargi. Może kiedyś cię namaluję? Jej ton sugerował, że było to pytanie, więc Nel kiwnęła głową. Popatrz, rów zerwała złocisty kłos pszenicy i przyłożyła go do włosów Nel. Wiele się nie pomyliłam, widzisz? Słopała kosmyk włosów Nel i przysunęła go dziewczynce do twarzy, żeby mogła porównać kolor. Ale twoje oczy ciągnęła marszcząc w czoło w skupieniu. Z twoimi oczami jest trudniej. Kojarzą mi się z z barwą płynnego miodu, oświetlonego promieniami słońca dodała, przyglądając się uważnie dziewczynce. Niezwykle piękny kolor. Nel bardzo się ten opis spodobał. W tym momencie z dołu z rzeki dobiegło wołanie jej ojca. Wzywał córkę do siebie. Nel zobaczyła, że włosy ma lekko potargane wietrzykiem i że rozłożył koc w czerwono-czarną kratę, na którym z rozrzuconymi niedbale nogami leżał Wajen, pałaszując już rzeczy przeznaczone na piknik. Nel po raz ostatni uśmiechnęła się do rów i puściła się biegiem w dół wzgórza, jej blond włosy powiewały za nią na wietrze. Jaki jest twój ulubiony kolor? Zapytał wajen, kiedy wieczorem leżeli już z Nel w swoich łóżkach. Zielony odpowiedziała bez chwili zastanowienia. Zawsze odkąd tylko pamiętała, uwielbiała zieleń. A twój? Czerwony, odparł chłopiec, ale kiedyś wolałem niebieski. Dlaczego twój tata mieszka w Australii? Spytała Nell, kierując rozmowę na inne, bardzo odległe tory. Na dole zapadła cisza. Nie wiem, przyznał w końcu Wajen. Nel usłyszała szelest, a chwilę później nad najwyższym szczeblem drabinki pojawiła się twarz Wajena. Przesyła mi pocztówki. Wyszeptał, podając jej prostokątny kartonik. Nel podniosła się do pozycji siedzącej i w blednącym świetle słońca, którego nie był w stanie wytłumić cieniutki materiał zasłon, zaczęła się przyglądać wydrukowanemu na pocztówce zdjęciu. Przedstawiało łódkę płynącą po wielkim błękitnym oceanie. Jest rybakiem, wyjaśnił Wajen. Zgiętym chudym ramieniem, opierając się na drewnianej poręczy. Tęsknisz za nim? zapytała Anel, bo sama bardzo tęskniła ze swoim tatą, kiedy była w Londynie. Kornwalia znajdowała się zbyt daleko, żeby mogła przyjeżdżać do ojca w weekendy, więc w ciągu ostatniego roku widziała się z nim tylko w czasie wakacji i świąt. Wajen wzruszył ramionami. Nie wiem, powiedział. Nel ta odpowiedź wydawała się dziwna. Lubisz go? zapytała. Nie wiem, odparł ponownie Wajen, sprawiając dziewczynkę w jeszcze większą konsternację. Mama mówi, że kiedyś zabierze mnie do Australii, żebym się z nim zobaczył. Jeszcze go nie poznałeś? Nel nie była pewna, czy dobrze zrozumiała słowa chłopca. Vajen pokręcił głową i zabrał pocztówkę z rąk Nell, po czym zanurkował, żeby wrócić na swój materac. — Jest ci smutno? — zapytała Nel. Nie — odparł wajen Nie była jednak o tym zbytnio przekonana. Kiedy minął pierwszy tydzień zaplanowanego na miesiąc pobytu Nell w Kornwali, Jeff musiał wrócić do pracy. Był ogrodnikiem w Glendurgan, należącym do National Trust, w ogrodzie położonym nieopodal Helfordu i często zabierał córkę ze sobą. Polała spędzać czas w towarzystwie ojca, niż humorzastej nastoletniej nianki, która opiekowała się nią w przeszłości, ale mimo, że Jeff zajmował ją drobnymi zadaniami, takimi jak obrywanie zeschniętych kwiatów i pielenie, dni jej się dłużyły. Gdy więc Rów powiedziała, że Nel mogłaby zostać z nią i Wajenem w domu, dziewczynka poważnie rozważyła te propozycje. I choć w końcu wybrała to samo rozwiązanie co zwykle, to kiedy włóczyła się samotnie po labiryncie, czekając, aż ojciec upora się z przycinaniem żywopłotów, tęskniła za nowym towarzyszem zabaw. W ciągu ostatniego tygodnia budowali tamy na brzegu rzeki i zamki na plaży. Puszczali latawce na wietrznych szczytach wzgórz i zbiegali ze stromych wydm. Gdy Wajen upuścił swoje lody na piasek, Nel podzieliła się z nim własnymi. A kiedy przyznała, że brakuje jej gwiazdek, które tata zapomniał zastąpić nowymi, Wajen odkleił połowę z nich i przymocował je dla Nel do sufitu za pomocą kleju w sztywcie. Dotarłszy do malutkiej, krytej strzechą chatki stojącej pośrodku labiryntu, Nel usiadła na drewnianej ławie i powróciła myślami do wczorajszej nocy. Razem z Wajenem znowu nie spali, opowiadając sobie szeptem historyjki i rozmawiając o ich wspólnym marzeniu, szczeniaczku. W pewnym momencie Nel przypomniała sobie, że zostawiła w ogródku swojego pluszowego pieska, Barkiego, a kiedy po niego szła, z salonu dobiegły ją głosy rów i jej ojca. Usłyszawszy swoje imię, przystanęła. Nel miała dzisiaj bezcenną minę, powiedziała rów, a Nel, choć nie mogła zobaczyć jej twarzy, miała przeczucie, że dziewczyna taty się uśmiecha. Ten jej śmiech, gdy zbiegała po wydmie z Wajenem, ona jest po prostu urocza. Jeff, już teraz mocno ją kocham. Dziewczynce zrobiło się ciepło na sercu. A tata odpowiedział łagodnym – ooo. Nel usłyszała jakiś hałas. Odwróciła szybko głowę i zobaczyła Wajena wykradającego się z ich sypialni. Przyłożyła sobie palec do ust i wskazała na najwyższy schodek, po czym oboje na nim usiedli, żeby móc podsłuchiwać dorosłych. – Kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży z Wajenem… Byłam przekonana, że moje życie właśnie legło w gruzach, powiedziała rów, a uśmiech na twarzy chłopca zamarł. Nel zjeżyła się, zaskoczona tą nagłą, dziwną zmianą tematu, splotła małe palce z wajenem. Musiałam znowu zamieszkać z matką i strasznie się bałam, ale gdybym wiedziała, jak będzie wyglądało moje życie pięć lat później, ciągnęła rów, ani przez chwilę bym się nie martwiła. Kocham cię, Jeff. Wajen też cię kocha i oboje jesteśmy ogromnie szczęśliwi, mogąc tu mieszkać z tobą i Nel. Dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Nie, to ja ci dziękuję, kochanie, odpowiedział Jeff. A Nel zauważyła, że głos jej taty był nieco bardziej zachrypnięty niż zwykle. Dzięki tobie moje życie odzyskało blask. Czuję się niesamowitym szczęściarzem, że was mam. Nel odetchnęła z ulgą i spojrzała Wajenowi w oczy. Uśmiechnęli się do siebie ciepło, a następnie zaczęli się skradać z powrotem do sypialni. Nel uznała, że Barkiemu nic się nie stanie, jeśli raz spędzi noc na zewnątrz. Teraz zaś, kiedy siedziała po środku labiryntu, przyszła jej do głowy pewna myśl. Zerwała się z ławy i poszła szukać ojca. Tatusiu! Powiedziała ciągnąc za poły jego zielonej koszuli i wpatrując się w niego wzrokiem pełnym nadziei. Już niedługo zrobimy sobie przerwę na herbatę i ciastko. Obiecał, zakładając, że to w tej sprawie przyszła do niego córka. Nel pokręciła głową. Rozmawiałam z Wajanem. Tak. M możemy mieć szczeniaczka, Tatusiu. Zapytała patrząc, jak ojciec marszczy krzaczaste brwi. Zanim zdążył wyrazić choćby słowo sprzeciwu, Nel zaczęła naciskać dalej. Proszę cię, tatusiu! Bardzo, bardzo byśmy chcieli! Wyprowadzalibyśmy go, karmili i bawili się z nim bez przerwy! I ja, i Wajen naprawdę chcemy mieć psa i obiecujemy, że będziemy się nim opiekować. Nel już parę razy błagała o to ojca, ale zawsze odmawiał. Miał za dużo pracy, a córka odwiedzała Kornwalię bardzo sporadycznie. Teraz jednak po raz pierwszy rzeczywiście zdawał się nad tą prośbą zastanawiać. Na początku weekendu uległ namowom i przystosowawszy domek tak, by był bezpieczny dla małego zwierzęcia, zawiózł Rów i dwójkę mocno podekscytowanych dzieci do oddalonej o kilka kilometrów wioski. Właściciele jednego z tamtejszych barów mieli miot kundelków i szukali dla nich nowych domów. Czarno-białą futrzastą kuleczkę, którą wybrali i nazwali Skampi. Imię stanowiło ukłon w stronę lokalu, w którym szczenie przyszło na świat. Było to najlepsze lato w życiu Nel, a kiedy sierpień zaczął się zbliżać ku końcowi, nie chciała wracać do domu. Widząc, jak Wajen przymierza nowy mundurek, gotowy rozpocząć pierwszą klasę w niewielkiej szkole mieszczącej się w pobliskiej wiosce, płakała się i zaczęła błagać, żeby pozwolono jej zostać w Kornwali i chodzić do szkoły Wajena, a nie do tej surowej prywatnej, do której była zapisana w Londynie. Jej prośba jednak nie miała zostać spełniona, a przynajmniej nie przez najbliższe dwa lata. Po tym czasie Louise postanowiła zebrać manatki i przenieść się na riwierę Francuską w pogoni za mężczyzną. Wtedy życzenie Nell się spełniło, a kolejną długą podróż do Kornwali odbyła już z biletem tylko w jedną stronę. Dziesięć. Nell! – krzyknął Wajen, wpadając przez frontowe drzwi, gdzie jesteś? Tutaj Siedziała przy kuchennym stole, zabierając się do zadania semestralnego. Wróciła ze szkoły zaledwie pół godziny temu. Wajen jak zwykle nie chciał z nią usiąść. Przyzywał ją do siebie gwałtownymi gestami, promieniując energią. Znalazłem kaczątko, zgubiło matkę, szybko. Nel natychmiast zerwała się z krzesła i popędziła za nim. Często rozmawiali o tym, jaką frajdą byłoby opiekowanie się kaczątkiem, ale jak na razie żadne kaczątko nie miało na tyle pecha, żeby trafić w ich ręce. Kiedy razem ze Skampim biegli nad wodę, psu udzieliła się ich ekscytacja, ale nawet mimo jego szczekania Nel była w stanie usłyszeć ptasie popiskiwanie. Pomiędzy gałęziami wierzby płaczącej mignął jej rozmyty, brązowo-żółty kształt. Zabierz skampiego z powrotem do domu i weź kamizelki ratunkowe, polecił jej Wajen. Ja przygotuję łódź. Ale twoja mama powiedziała, żeby jej nie przeszkadzać, sprzeciwiła się Nel. Tata Nell jeszcze nie wrócił z ogrodu w Glendurgan, a Rów była w pracowni, niewielkiej przybudówce, której drzwi były oddalone o pięć metrów od głównego wejścia do domu. Wieki temu mieszkała w niej cała rodzina, ale gdy jej ojciec był dzieckiem, została odnowiona i przerobiona na jego pokój zabaw. Nie będziemy jej przeszkadzać odparł Wajen, szczerząc się zawadiacko. – Ale teraz się pośpiesz, zanim kaczątko zniknie nam z oczu! Widząc zmarszczki na powierzchni wody, Nel wywnioskowała, że zbliża się odpływ, a wiedziała, że kiedy koryto rzeki zaczynało wysychać, działo się to niezwykle szybko. Jak dotąd nigdy im się to nie przytrafiło, ale zawsze może być pierwszy raz, więc rozsądnie wzięła za sobą kalosze oraz sieć rybacką, której używali, gdy szli łowić kraby. Chociaż obawiała się reprymendy za wypłynięcie łodzią na własną rękę, otuchy dodawało jej przekonanie, że postępuje słusznie. Widziała już, jak pływające po jeziorze kaczątka padają łupem wielkich czapli, więc wiedziała, że nie ma ani chwili do stracenia. Siadła na rufie, obrócona w stronę wody z siecią trzymaną w pogotowiu i nasłuchiwała uważnie. Niedługo później jej uszu dobiegły krzyki malutkiego ptaszka. Tam! wskazała. Kaczątko na przemian to wypadało z pomiędzy gałęzi muskających wodę, to znów się w nich kryło. Kierowało się w stronę mostu. Jeśli go minie, znajdzie się na obszarze estuarium, do którego nie da się już wpłynąć łódką. Wajen zaczął wiosłować z jeszcze większą determinacją niż dotychczas. Nel wychyliła się z trzymaną w rękach siecią, mając nadzieję, że uda jej się złapać kaczątko niczym nagrodę na stoisku w wesołym miasteczku, ale ptaszek uciekł im z winnymi, szybkimi ruchami. Wajen raz jeszcze ruszył za nim w pościg, lecz Nel ponownie wyciągnęła z wody pustą sieć. Przez most przejechał jakiś samochód, a Nel uniosła głowę w samą porę, by zobaczyć bladą twarz chłopca o brązowych włosach, który przyglądał im się z góry. Kiedy przyniosła spojrzenie z powrotem na rzekę, kaczątka nigdzie nie było. O, o! Nel usłyszała w głosie Wajena panikę, i po chwili dostrzegła, że pokryte mułem dno rzeki wystaje nad poziomem wody niczym śliski, mokry grzbiet wieloryba. – Lepiej wracajmy – powiedział załamany. – Nie ma mowy – odpowiedziała, zachowując stalowe nerwy. – Jeśli będzie trzeba, wyjdziemy z łodzi i pójdziemy na piechotę. – Przeczesała wzrokiem wodę. – Gdzie jesteś, maleńki? – zapytała na głos. Chcemy cię uratować. – Tam! – krzyknął Wajen, wskazując w stronę mostu. Zaczął mocno wiosłować i skrzywił się, gdy wiosło uderzyło mu listę dno rzeki. Czując, że to ich ostatnia szansa… Nel uczepiła się krawędzi łodzi, wychyliła się za burtę najdalej jak się dało i prawie wypadła, kiedy łódka gwałtownie się zatrzymała. Osiadła na mieliźnie i przez najbliższe sześć godzin nie będzie dało się jej ruszyć, ale dzieci się tym nie przejmowały. Ku ich wielkiemu zadowoleniu w zarzuconej przez Nel sieci znajdowało się złapane kaczątko. Gdy wrócili, Rów stała przed domem w towarzystwie pary z dzieckiem. Rów była nie tylko malarką, ale też dozorczynią szeregu domków letniskowych w pobliskiej wiosce. Ta rodzina to zapewne goście, którzy przyjechali odebrać klucze. Co, u licha? Zawołała rów na widok Nel i Wajena. Oboje musieli porzucić buty i resztę drogi pokonać boso. Ich nogi niemal po kolana pokrywała gruba warstwa rozmiękłego mułu. Nel uniosła ich znalezisko, rozradowana. Uśmiech jej jednak zrzedł, gdy zobaczyła przerażoną minerów. O nie! zakrzyknęła. Odłóżcie je, skąd je wzięliście! Nie możemy, mamo odparł Wajen. Ono umrze. Gdzieś w pobliżu na pewno jest jego matka. Powiedziała Rów z bolawym głosem. Nie ma jej, przekonywał żarliwie jej syn. Było całkiem samo, musieliśmy je uratować. Rów westchnęła, a kiedy znowu się odezwała, w jej głosie słychać było zmęczenie. Kate, Simon, poznajcie Nel i Wajena. Nel uśmiechnęła się do dwojga dorosłych. Podobała jej się sukienka kobiety, była blado niebieska i powiewała przy kostkach. A wy poznajcie Edwarda przedstawiła swojego syna Kej, lekko popychając go do przodu. Był podobnego wzrostu co Nel, a jego szczerą, przyjazną twarz okalały jasnobrązowe włosy. Miał też duże, ciemne oczy. Dziewczynce skojarzyły się one z Bastianem z niekończącej się opowieści, filmu, który miesiąc temu widziała w kinie. Bardzo jej się ten film podobał. Dlaczego jesteście tacy ubłoceni? — Zapytała rzeczowo Rów. Nel wbiła wzrok w ziemię. Utknęliśmy, kiedy zaczął się odpływ wymamrotał wajen. Wypłynęliście łódką? Sami? Gdzie ona jest? Z każdym kolejnym pytaniem rów coraz bardziej podnosiła głos. Wajen wskazał ręką w stronę koryta rzeki. Przywiązaliśmy ją do gałęzi, żeby nie zdryfowała do morza. Boże drogi powiedziała rów kręcąc głową, odwróciła się do Kate i Simona. — Przepraszam was za to, Żaden problem odpowiedziała z uśmiechem kobieta. Jesteśmy ci wdzięczni, że zgodziłaś się nas przyjąć o dzień wcześniej. Zazwyczaj dopiero w soboty personel przygotowywał domki na przyjazd nowych gości. Może pójdziemy się gdzieś przejechać i wrócimy tu później. Nie wolelibyście zostać i napić się herbaty, zaproponowała rów. Firma sprzątająca jest bardzo dokładna, ale uwija się dość szybko. Za pół godziny wasz domek na pewno będzie już gotowy. Filiżanka herbaty byłaby cudowna, odpowiedziała Kate. Mamy za sobą długą podróż, ale bez pośpiechu. Zaczekamy, aż załatwisz swoje sprawy. Wszyscy popatrzyli na złączone dłonie Nel. Kaczątko sennie na przemian otwierało i zamykało oczy. Mimo wszystko wyglądało na bardzo zadowolone. Pewnie najlepiej będzie, jeśli na razie włożycie je do wanny, w głosie rów słychać było rezygnację. Ja napuszczę wody, a wy idźcie się opłukać pod kranem w ogrodzie, nie nanieście mi tego mułu do domu. Dorośli i dzieci się rozdzielili. Nel i chłopcy skierowali się w stronę bocznej ściany domu. Mogę podtrzymać to kaczątko, aż się umyjesz. Edward zaproponował Nel, kiedy dotarli do kranu. Nie, ja to zrobię, ostrym głosem wtrącił się Wajen. Zaczekaj chwilę, powiedział do Nell i zaczął zmywać z siebie muł lodowatą wodą. Ku jego irytacji obcy chłopak wciąż się koło nich kręcił. Jakie malutkie, skomentował Edward, gdy Nell rozchyliła dłonie, by pokazać mu pokryte meszkiem stworzonko. Daszek wyciągnął szyję i spróbował wstać, wydając z siebie przy tym kilka przenikliwych pisków. Pewnie ma dopiero kilka dni, odpowiedziała, zamykając dłonie i dając zwierzątku sygnał, żeby znowu usiadło. Lubiła czuć dotyk jego lepkich, pokrytych błoną łapek. Ciąż nie mogła uwierzyć, jakie mieli szczęście. Jak daleko stąd jest plaża? Zapytał Edward. Tu jest dużo plaż, odpowiedziała Nel. Na jednej z nich, bardzo niedaleko stąd, będziemy uczyli się surfować. Prawda, Wajen? Wajen potwierdził chrząknięciem. – Szkoda, że nie umiem surfować, powiedział Edward. Chodź z nami, zaproponowała natychmiast Nel. Mogę? Spytał Edward. Wajen rzucił Nel oburzone spojrzenie, ale ona je zignorowała. Była dobra w zdobywaniu przyjaciół, a Wajen w końcu zawsze przyzwyczajał się do nowych osób, nawet jeśli początkowo z trudem znosił zmiany. Oczywiście, tylko najpierw zapytaj swoich rodziców. W porządku, odpowiedział Edward. Ile masz lat? Spytała Anel, podtrzymując rozmowę w oczekiwaniu na dostęp do kranu. Wajen mył się już całe wieki i nie wyglądało na to, żeby robił większe postępy. Mu miał konsystencję kleju. Dziesięć? Prawie jedenaście, a ty? Dziesięć, odparła. On ma tyle samo, dodała, wskazując głową Wajena. Urodził się dosłownie dwa dni przede mną. Edward wyglądał na skonsternowanego. I jesteście bliźniakami? Jak możemy być bliźniakami, skoro nie urodziliśmy się tego samego dnia? Wypalił z irytacją Wajen. Nie jesteśmy prawdziwym rodzeństwem, wyjaśniła Nel, nie zwracając uwagi na ton Mój tata kocha jego mamę, ale z kolei moja mama mieszka we Francji, a jego tata w Australii. A ty gdzie mieszkasz? W Londynie, odparł Edward. Ja też, wykrzyknęła. To znaczy, mieszkałam tam, dopóki mama się nie przeprowadziła. Latem jadę do niej do Francji. Kiedy wspomniała o swoim wyjeździe, Wajen wyraźnie zmarkotniał. Nel ogarnęło współczucie. W zeszłym roku. Gdy to on pojechał z rów do Australii, sama czuła się rozpaczliwie samotna. Była to jego druga wizyta w tym kraju, w czasie pierwszej, kiedy miał siedem lat, poznał ojca, wiedziała, że podczas pobytu we Francji też będzie za nim tęsknić, ale rozłąka zawsze jest trudniejsza dla tych, którzy zostają w domu. Tyle wystarczy, powiedział Wajen, wycierając mokre ręce o swoją czerwoną koszulkę i wyciągając je w stronę Nel. Dziewczynka ostrożnie położyła kaczątko w jego zimnych dłoniach i podeszła do kranu. Kiedy spojrzała za siebie, zobaczyła, że wajen się oddala. Zaczekaj! zawołała z obawą w głosie, gdy znikał już z pola widzenia. Czy wajen planuje włożyć kaczątko do wanny bez niej? Ale on jest denerwujący! krzyknęła poirytowana. Edward niezdarnie kopnął stopą w bruk. Szczęściasz z ciebie, że nie masz brata! rzuciła ze złością Nel, energicznie szorując pokryte mazistym szlamem nogi. Kiedyś miałem, odpowiedział Edward, bezceremonialnie, ale umarł. Nel była w szoku. Co mu się stało? Zapytała. Zachorował. Byłem wtedy niemowlakiem, więc go nie pamiętam. Był o dwa lata starszy ode mnie. Nie wiedziała, co powiedzieć, ale przepełniało ją współczucie. Mama za jakiś czas urodzi dziecko, wyjawił Edward. Ale nie wiemy, czy chłopca, czy dziewczynkę. Będę starszym bratem i to dużo starszym oznajmił z dumą, krzyżując ręce na piersi. Noworodki sporo płaczą, ale będę pomagał rodzicom. Nel się do niego uśmiechnęła. Wiedziała, że jest dobry dla innych. Polubiła go. Chciałbyś coś do picia, Edward? Zawołała z kuchni rów, kiedy wrócili do domu. Nie dziękuję, odpowiedział, zrzucając Adidasy w korytarzu. Kiedy Nel zajrzała do znajdującej się na wprost łazienki, zobaczyła, że kaczątko pływa sobie w wannie całkiem zadowolone. Wajen kołysał w te i wew te przewieszoną przez krawędź wanny ręką pod paznokciami wciąż miał rzeczny muł. Dlaczego nie zaczekałeś? Syknęła. Wajen zachowywał się tak, jakby jej nie usłyszał. Nel prychnęła i poszła za Edwardem do kuchni. Dorośli siedzieli przy stole. materiał sukienki Kate opinał się na jej ciele tak, że Nel mogła dostrzec ciążowy brzuszek. Nie był zbytnio widoczny, gdy matka Edwarda stała wcześniej w ogrodzie. Kiedy masz termin? Zapytała rów. Pod koniec sierpnia, odpowiedziała Kate. Po takim czasie trochę dziwnie będzie wrócić do brudnych pieluch i bezsennych nocy. Na pewno powiedziała Ruf. Mamo, tato, mogę się nauczyć surfowania przerwał im edward. Nel i Wajent będą chodzić na lekcje. Zgadza się na plaży poldu dorzuciła Ruf. Samochodem to jakieś dziesięć piętnaście minut drogi stąd. Lekcje zaczynają się jutro rano. Mogę edward patrzył z nadzieją na rodziców, a ci wymienili spojrzenia. Simon przeniósł wzrok z powrotem na rów. Potrzebne są zapisy? Chyba nie, ale poszukam ci numeru tak dla pewności. Kate przyciągnęła syna do siebie. Mówiłam ci, że się zakolegujecie, powiedziała przytulając go. Edward zarumienił się i z powrotem stanął obok Nell, rzucając jej nieśmiały uśmiech. Dlaczego musiałaś go zapraszać? Poskarżył się w nocy wajen, gwałtownie rozbudzając Nel. Żeli w łóżkach i Nel właśnie zasypiała. Jest miły, odpowiedziała śpiącym głosem. Z wyglądu przypomina tego chłopaka z niekończącej się opowieści. Wcześniej chyba mówiłaś, że to ja jestem do niego podobny, wymamrotał Wajen, po chwili ciszy. Ty mi bardziej przypominasz atriu, mimo że jesteś teraz ostrzyżony na krótko. Atrium miał włosy sięgające prawie do ramion. Nel wyjrzała przez barierki otaczające górny materac, wciąż spała na górze, a Wajen na dole. Edward jest bardziej podobny do Bastiana. Wajen nadal wydawał się naburmuszony, ale Nel wiedziała, że to porównanie poprawi mu humor. Atrium był dzielny i bohaterski, jeździł na koniu, polował na potwory i ratował świat. Bastian tylko czytał o wydarzeniach w książce, choć fakt faktem, że pod koniec miał okazję przelecieć się na grzbiecie smoka Falkora. Szkoda mi go, powiedziała. Jest całkiem sam. Jego brat umarł, dodała z powagą. Wajen był zszokowany tą informacją. Stracił go, kiedy był bardzo mały, ale to i tak okropne nie sądzisz? Przytaknął, spojrzał w górę na Nel i do oczu napłynęły mu łzy. Co się stało? wyszeptała. Chciałbym, żebyś nie musiała wyjeżdżać w te wakacje, odparł zduszonym głosem. Nel odrzuciła kołdrę i zeszła po rabince. Leżące na podłodze skampi kampi, machnął od niechcenia ogonem, gdy zrobiła krok nad jego masywnym, futrzastym ciałem, żeby dostać się do łóżka Wajena. Wajen zrobił jej miejsce i wskoczywszy pod jego kołdrę, objęła go ramieniem, odwzajemnił ten gest. Szkoda. Że nie możesz pojechać ze mną, wyszeptała. Będę się strasznie nudzić. Tyle dobrego, że twoja mama ma basen. To rzeczywiście jest super, zgodziła się Nel. Ale i tak wolałabym pływać w morzu z tobą. Mimo lodowatej wody? Tak, mimo lodowatej wody. Zazwyczaj pływali w kombinezonach, ale zakładanie ich było tak uciążliwe, że czasem wchodzili do wody bez nich. Mam nadzieję, że z kaczątkiem wszystko w porządku. Ja też, odpowiedziała Nel, nie mogę uwierzyć, że udało nam się je złapać, dodała z ekscytacją w głosie. Obecnie ptaszek znajdował się w pudełku w kuchni. Ku niezadowoleniu skampiego zamkniętej, ale nazajutrz Nel i wajen planowali napełnić wodą ich stary brodzik w kształcie muszli i zrobić z niego sadzawkę. Kiedy tata Nel wrócił do domu i dowiedział się, co się stało, zareagował zaskakująco obojętnie, a nawet dość przychylnie. Nie tylko pożyczył trochę paszy dla kurcząt od Stevena i Lindsay, farmerów mieszkających nieopodal, ale także przekonał rów, że dzieci są wystarczająco duże i zaradne, żeby w przyszłości znowu móc wypłynąć gdzieś łódką, pod warunkiem, że najpierw zapytają kogoś dorosłego o pozwolenie i upewnią się, że pływy działają na ich korzyść. – Co powiesz na to, żebyśmy nazwali go Webster? – zapytał Wajen. Nell zmarszczyła czoło. Go? Liczyła na to, że kaczątko jest dziewczynką, a Webster zdecydowanie brzmiało jak imię dla chłopca. Ostatecznie jednak chciała tylko, żeby Wajenowi poprawił się humor, a jeśli to oznaczało, że ich kaczątko musiało być chłopcem, to niech tak będzie. Mm hmm, Webster mi się podoba, powiedziała. Dajmy mu tak na imię. Wajen uśmiechnął się szeroko. Rozmowa tak ich pochłonęła, że nie usłyszeli, że ktoś wchodzi po schodach. Kiedy drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem, Wajen naciągnął im kołdrę na głowę i popatrzył na Nel z trwogą. Rozległy się dwa ciężkie kroki i ktoś zerwał z nich kołdrę. Wracaj do siebie krzyknął Jeff. Przestraszony skampi dał drapaka. Nel wyskoczyła z łóżka Wajena jak strzała i w pośpiechu wspięła się na górę. Dopiero gdy leżała już na swoim materacu, odważyła się spojrzeć ojcu w oczy. Przepraszam, tato, wymamrotała. Ojciec wydawał się bardzo rozgniewany. Przepraszam, zawtórował jej wajen. Koniec gadania, zakomenderował Jeff i wyszedł z pokoju sztywnym krokiem. Po pewnym czasie coś znowu wyrwało Nel ze snu. Przyłożyła ucho do ściany i usłyszała podniesione głosy ojca i rów. Które dochodziły z dołu. Kłócą się! Wyszeptał Wajen z dolnego materaca, wyczuwając, że Nel się obudziła. O co? spytała z niepokojem. Wajen wyślizgnął się z łóżka. Wajen! syknęła. Nie rób tego! Ale on już stał przy drzwiach i je otwierał. Zeszła cicho po drabince i na palcach dołączyła do podsłuchującego Wajena. Nie chce się przeprowadzać! Usłyszała głos rów. A myślisz, że ja chcę? Odparł Jeff. To mój dom rodzinny, tu się wychowałem. Ale powinni już mieć osobne pokoje i łóżka. Mają dopiero po dziesięć lat. Mówisz o tym tak, jakby robili coś złego. Wiem, że to tylko niewinne zachowanie, ale dzieci dorastają bardzo szybko. To kwestia czasu, zanim och, przestań. Przerwała mu Rów. W jej głosie słychać było od razu. Wajen i Nel popatrzyli na siebie zdezorientowani. Musimy myśleć o takich rzeczach powiedział Jeff zmęczonym głosem. Może moglibyśmy przerobić pracownię na sypialnię zasugerował. A gdziebym wtedy malowała? zapytała rów. I kto w ogóle chciałby tam spać? Wajenowi mógłby się spodobać własny pokój. Wajen wzdrygnął się i widok ten sprawił Nell ból. Bez słowa przepchnęła się obok niego i zaczęła zbiegać po schodach. Nie możecie kazać mu spać na zewnątrz, wrzasnęła w połowie drogi. Ruf i Jeff podnieśli głowy i spojrzeli na nią wstrząśnięci. Chwilę później jej tata się przygarbił. Tylko omawiamy pewne sprawy, Nelly. To rozmowa dorosłych. Nie obchodzi mnie to, krzyknęła. Nie możecie mu tego zrobić. Jeśli ktoś musi, to sama będę spała na zewnątrz, ale nie wajen. Tupnęła nogą. Wajen blady na twarzy dołączył do niej, prawie potykając się na schodach. Nie, nie każcie jej się przenosić. Dlaczego nie możemy mieć wspólnego pokoju? Chcemy być razem. Jesteście już starsi. Każde z was powinno mieć swoją sypialnię, stwierdził stanowczo Jeff. Dlaczego? Spytał Wajen. Bo to po prostu. Rów przestąpiła z nogi na nogę, zakłopotana. To nieodpowiednie dzieci, chłopcy i dziewczęta nie powinni spać razem. Wajen i Nel byli zbici z tropu, dlaczego niby nie? Wy ze sobą śpicie, zauważył Wajen. To co innego, odparła Rów z irytacją. My jesteśmy dorośli, a w dodatku. Cóż, nie jesteśmy małżeństwem, przyznała, ale już prawie tak. My, z Nel też weźmiemy ślub, zapowiedział Wajen. Nel pokiwała głową. Umówili się na to, kiedy mieli sześć lat. Wszyscy o tym wiedzieli. Rów popatrzyła na Jeffa. Jesteście o wiele za młodzi na takie tematy. Warknął ojciec Nel i, nie dając dzieciom szansy na wyrażenie sprzeciwu, ciągnął. Nic nie zostało ustalone. Rozmawialiśmy o możliwości przeprowadzki do większego domu, a wy dwoje nie powinniście byli się temu przysłuchiwać, tylko spać. A teraz wracajcie do łóżek. Ja nie chcę się przeprowadzać, krzyknęła Nell. Może po prostu to ja i rów wylądujemy w pracowni, powiedział Jeff, żeby uspokoić córkę. Nie musimy się o to martwić teraz w środku nocy, ale... Zaczął mówić coraz głośniej. Jeśli wy dwoje natychmiast się nie położycie i nie przestaniecie wchodzić sobie do łóżek i przeszkadzać sobie nawzajem w zaśnięciu, to jak najbardziej zostaniecie rozdzieleni. I to szybciej niż myślicie. Groźba poskutkowała. Nel i Wajen pobiegli z powrotem na górę i przez resztę nocy nawet nie pisnęli. Następnego dnia rano, choć nikt nie poruszył tematu omawianego zeszłej nocy, w domu panowała napięta atmosfera. Nawet obecność malutkiego Webstera nie była w stanie zdjąć ciężaru z serca Nel zaraz po śniadaniu zaczęli się szykować do wyjścia na plażę i choć wcześniej Nel sama zachęcała Edwarda, żeby razem z nimi chodził na lekcje surfowania, teraz miała nadzieję, że chłopak się nie zjawi. Nie chciała, żeby cokolwiek dodatkowo pogorszyło Wajenowi humor. Niemniej, kiedy dotarli na miejsce, Edward stał już z rodzicami w kolejce, by się zapisać. Obejrzał się w ich stronę i uśmiechnął szeroko. Nell chwyciła dłoń Wajena i ją uścisnęła, ale on jej się wywinął. Wobec Edwarda zdobyła.